Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Język Niemiecki od poziomu A2. Dzisiaj naszym tematem jest umawianie terminu spotkania. Powiemy sobie zwroty, które przydadzą nam się, gdy będziemy chcieli umówić się na jakieś spotkanie, czy to do lekarza, czy ze znajomymi. Ich muss den Termin leider absagen. Muszę niestety odwołać termin. Könnten wir unseren Termin einen Tag verschieben? Czy możemy nasze spotkanie przesunąć o jeden dzień? Verschieben. Przesuwać. Also abgemacht. Więc ustalone. Da kann ich leider nicht. Wtedy niestety nie mogę. Wann passt es dir denn? Kiedy pasuje tobie? Einverstanden. Zgoda. Und wie sieht es bei Ihnen am Samstag aus? A jak wygląda u pani, pana, u państwa? Sobotę. Geht das um 11 Uhr? Geht das morgen? Geht das am Freitag nach 14 Uhr? Czy jest możliwe o 11? Jutro, w piątek, po 14? Könnten wir uns am Freitag nach 14 Uhr treffen? Czy moglibyśmy spotkać się w piątek po 14? Könnten wir uns gegen Abend treffen? Czy moglibyśmy spotkać się wieczorem? Wann wäre es am besten? Kiedy byłoby najlepiej? Um wie viel Uhr wäre es am besten? O której godzinie byłoby najlepiej? Welcher Tag würde Ihnen am besten passen? Jaki dzień pasowałby Pani, Panu najlepiej? Für wann könnten wir den Termin ausmachen, vereinbaren? Na kiedy moglibyśmy ustalić spotkanie, termin, ausmachen i vereinbaren, to ustalać. Wann könnten wir uns treffen, kiedy moglibyśmy się spotkać? Für wann könnten wir uns verabreden, na kiedy moglibyśmy się umówić? Mamy zwroty, pytania, również odpowiedzi, czy nam coś pasuje, czy chcemy coś odwołać, przesunąć. Zadanie polega na tym, byście umówili się na wizytę do lekarza. Zbudujcie taki dialog, w którym zapytacie o termin, a także ustalicie, czy Wam ten termin również pasuje. Pytajcie również o godzinę, czy to po jakiejś godzinie, czy o jakiejś godzinie, czy przed. Wykorzystajcie zwroty, które są dla Was trudne, bądź wcześniej były dla Was nieznane. To wszystko na dziś. Zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.